Produkcja Nasz Nowy Dom żegna Katarzynę Dowbor, a fani chcą odwołać Miszczaka. W związku z odejściem Katarzyny Dowbor z programu Nasz Nowy Dom, produkcja show zamieściła w mediach społecznościowych krótkie pożegnanie prowadzącej. Internauci nie pozostawili na nich suchej nitki. Przede wszystkim oberwało się Edwardowi Miszczakowi. To już skuseństwo. Grzmią internauci. Katarzyna Dowbor nie będzie już prowadzącą program Nasz Nowy Dom. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, Edward Miszczak ma nową wizję formatu, a zwolnienie dotychczasowej prowadzącej jest tylko jedną z nich. Choć już pojawiają się pierwsze doniesienia na temat tego, kto zastąpi prezenterkę w jej roli, to jednak fani show. Od siebie, jeszcze raz powtarzając, że to nie ona odeszła, tylko została zwolniona. Kochani, to nie była moja decyzja. Jest mi przykro tak samo jak wam. Napisała. Fani Nasz Nowy Dom chcą odwołania Edwarda Miszczaka. Widzowie wciąż nie pogodzili się z odejściem swojej ulubionej prezenterki. Nie szczędzili ostrych słów, przede wszystkim pod adresem Edwarda Miszczaka. W wielu komentarzach pojawiły się krytyczne słowa na temat obecnego dyrektora programowego Polsatu, a nawet apele o to, by został odwołany. Niektórzy nawołują nawet do bojkotu stacji. To już skuwysyństwo ze strony Edwarda Miszczaka. Skandaliczna decyzja nowego dyrektora programowego Polsatu. Miszczak. Dziadku, idź już na emeryturę i daj ludziom normalnie pracować. Zmiany to w TVN i E było robić. A zarząd nie widzi, że zmiany nie są na plus. Chore to, co się tam dzieje. Chcesz odwołać Miszczaka. Usunąć Miszczaka, bo całkiem rozwali ten Polsat. Halo internet. Może by ktoś zrobił wydarzenie na FB, że w dany dzień nie oglądam Polsatu. Pierolić Polsat i ich reklamy. Piszą wzburzeni internauci. Program Nasz Nowy Dom emitowany jest w Polsacie od 10 lat i nieustannie cieszy się sympatią widowni. Podobnie jak dotychczasowa prowadząca. Trudno przewidzieć, jak teraz kształtować się będą statystyki oglądalności, bo wielu stałych widzów deklaruje, że już nie wróci do tego formatu. Ich zdaniem Katarzyna Dowbor jest w nim niezastąpiona. Przypomnijmy, że serwis Plotek dotarł do nieoficjalnych doniesień o tym, kto może w programie zastąpić Katarzynę Dowbor. Pewne jest, że będzie to kobieta i jednocześnie osoba dotąd niezwiązana z formatem. Padają następujące nazwiska: Pauliny Sykut-Jerzyny, Ewy Wachowicz i Dominiki Tarczyńskiej. Na liście kandydatek są też siostry Adicht, czyli Milena i Ilona Krawczyńskie.
Ostateczna decyzja podobno jeszcze nie zapadła.